Marzena Machniak. Witam Państwa 25 czerwca w poniedziałek i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy o historycznym dniu dla kierowców, czyli otwarciu drogi S3 oraz o dniach Legnicy. Przemówienia, przecięcia wstęgi, poświęcenie przez duchownego, minister, wielu zaproszonych gości i mnóstwo mediów, nie tylko lokalnych. Tak w kilku słowach można opisać uroczystość otwarcia drogi S3 na odcinku Chrustnik-Legnica. Po ponad 3 latach budowa drogi S3 od Lubina do Legnicy zakończona. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu uroczyście oddała do użytku 24 km z 34 wybudowanych. W wydarzeniu wziął udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Dziękuję bardzo nadzorowi, dzięki któremu powstała droga o wysokich parametrach technologicznych. Nadzorowi na każdym poziomie. Dziękuję prezesom firm wykonawczych, no bo to oni nosili na sobie i noszą ten ciężar realizacji przedsięwzięcia w terminie. Droga ekspresowa S3 w sumie ma długość 500 km, z czego na terenie Dolnego Śląska to ponad 120 km. Na tej trasie są 2 zadania zakończone w terminie przez Budimex i Mota Engil. Obie te firmy łącznie zbudowały 34 km S3. 25 czerwca do użytku kierowców oddano 24 km z nich. 10 czeka bowiem, nie ma ich jak połączyć z węzłem budowanym na zadaniu trzecim pod kierownictwem firmy Salini Pribex, która z terminowością ma duże problemy, ale do tego zagadnienia powrócimy w osobnym materiale. Jakby nie było, z Lubina przez Chrustnik do Legnicy pojedziemy swobodnie, szybko i bezpiecznie. W sposób najbardziej szczególny chyba chciałbym podziękować mojej kadrze, bo to dzięki Wam, właściwie dzięki Waszej determinacji, praca w soboty, w niedzielę, częstokroć w nocy, to wszystko się udało. Na tej budowie w szczycie pracowało 650 osób około. Przez tą budowę przewinęło się 2,5 tysiąca ludzi. Dziękuję przede wszystkim za to, że w sposób bezpieczny zorganizowaliście pracę tych ludzi, że nie doszło tutaj do poważniejszego wypadku. Mogę podziękować całemu naszemu zespołowi realizującemu ten projekt. Był to projekt wymagający dla nas. Kilka dni temu ktoś zapytał mnie, jak to możliwe, że ten projekt zakończył się tak dużym sukcesem, że został zrealizowany w terminie. Odpowiedź była oczywista. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu całego zespołowi, dzięki dobremu projektantowi. Fragmenty od Chrustnika do Legnicy są już przejezdne dla kierowców jako drogi publiczne, a nie tereny budowy. Dokonano bowiem przecięcia wstęgi i tuż po nim puszczono ruch. W trakcie powstawania S3 na tym odcinku wprowadzano 67 zmian w ruchu drogowym, dbając o bezpieczeństwo użytkowników. Teraz będzie jeszcze bezpieczniej. To jest podziękowania dla setek tysięcy ludzi zaangażowanych w tą budowę, tak jak powiedział pan minister. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i mam nadzieję, że drogi, które oddajemy do ruchu, będą tak bezpieczne i kierowcy będą tak bezpiecznie jeździć, że nie będziemy musieli uruchamiać korytarza życia. W trakcie budowy prowadzonej na ciągłym ruchu pojazdów na trasie Chrustnik-Legnica było bezpieczniej niż zanim rozpoczęto pracę. Podczas budowlanych działań nie doszło do żadnego poważnego wypadku komunikacyjnego, co często miało miejsce przed pracami nad budową S3. Od teraz kierowcy na tej trasie mogą poruszać się jak po drodze ekspresowej, bez ograniczeń i bezpiecznie 2 pasami. Pozostajemy przy temacie drogi ekspresowej S3, tym razem sięgamy do historii. Politycy Platformy Obywatelskiej tuż przed otwarciem S3 zaprosili dziennikarzy na krótką konferencję prasową, by przypomnieć, czyja była inicjatywa, by ekspresówkę na trasie Lubin-Legnica wybudować. Decyzję o budowie drogi ekspresowej S3 na terenie Zagłębia Miedziowego podjęto za czasów rządu Platformy Obywatelskiej. To również ci politycy podpisywali z wykonawcami umowy. Nas oczywiście nie zaproszono na tę konferencję, która będzie dzisiaj. To takie, można powiedzieć, po ludzku przykre, ale no cóż, to jest pisowska metoda. Będą sobie przypisywać to, choć wszystkie te decyzje zostały podjęte zanim nastąpiły rządy PiSu przed rokiem 2015. Właściwie w roku 2015 był już finał, czyli oddanie placu budowy i podpisanie umowy. Droga S3 została wpisana do projektu łączącego Europę. Dużą zasługę w tym kierunku miał ówczesny europoseł Piotr Borys, polityk Platformy Obywatelskiej. To wielki dzień dla przede wszystkim mieszkańców, bo będzie można podróżować, komunikować się szybciej i bezpiecznie. To wielki sukces. Sukces, który chciałbym wyraźnie powiedzieć, jest to
wynikiem działań rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Przypomnę, że wszystkie umowy z wykonawcami, finansowanie, projektowanie, rozpoczęcie w końcu inwestycji miało miejsce za naszych rządów. Ten rząd nie otworzył jeszcze ani kilometra własnej drogi w ciągu 3 lat. Te wszystkie działania, które dzisiaj przypisuję sobie. 25 czerwca podczas otwarcia drogi ekspresowej S3 nie wspomniano tego fragmentu historii. Festiwal kolorów, koncerty Ani Wyszko-Niczenej, wspólne oglądanie meczu Polaków i Kolumbijczyków. Tak w kilku słowach można opisać 3 dni obchodów Święta Legnicy, które miały miejsce na lotnisku. Za nami 3-dniowe Święto Legnicy, którego rozpoczęcie zbiegło się z zakończeniem roku szkolnego. W piątek dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i udały się na festiwal kolorów, podczas którego obrzucały i malowały się kolorowymi proszkami Holi, dając upust szalonej zabawie i pozytywnej energii. Super jest! Super jest! Poznało się bardzo dużo nowych osób. My się nawzajem rzucaliśmy tak na boki. Czemu? Bo jest fajna zabawa. Na scenie występowali DJ oraz zespoły z nurtu folk i reggae. Była też grupa Enej, która niezwykle energicznym występem zakończyła pierwszy dzień koncertów. Muzycy do Legnicy przyjechali prosto z planu, gdzie tworzyli swój najnowszy, jeszcze tajemniczy projekt muzyczny. No, wczoraj był dzień, jak to się mówi, w żargonie młodzieży hardkorowy, ponieważ zdjęcia zaczęliśmy od godziny 16 i bez oszukiwania was o godzinie 6.30 zeszliśmy z planu. Więc spaliśmy niewiele, przyjechaliśmy dzisiaj do was, ale energii mam mnóstwo na to, żeby za chwilę wejść na scenę i wyładować się po wczorajszych wirażach kamerowych dzisiaj, aby trochę zaśpiewać i pograć wam. Drugi dzień był deszczowy i jazzowy. Plac pod sceną świecił pustkami. Przez większość czasu gromadziło się na nim od kilku do kilkunastu osób. Legnica na tle innych okolicznych miejscowości, które w podobnym czasie również organizowały święta swoich miast, wypadła dość słabo. Publika zebrała się dopiero w trakcie ostatniego występu, kiedy na scenie pojawiła się Ania Wyszkoni. Artystka zagrała świetny koncert pomimo fatalnej pogody i problemów technicznych związanych m.in. ze znikającym ze sceny prądem. Był to jeden z najprzyjemniejszych koncertów w moim życiu, ponieważ ja mam świadomość tego, że ta grupa ludzi, która dzisiaj przyszła, na koncert, to byli ci, którzy chcieli naprawdę zobaczyć ten koncert, ci, którzy chcieli posłuchać, wejść na chwilę do mojego świata. W pewnym momencie zabrakło prądu, tak. A to nie przeszkadzało w sumie. No mi zupełnie nie. Zdarzało nam się to już kilka razy. Ja absolutnie w takich momentach nie opuszczam sceny. Zostaję z publicznością, wychodzę bliżej publiczności i nawiązuję ten kontakt taki bardzo bezpośredni. I dzisiaj też przez ten moment krótki mi się to udało. Nawet już chciałam rozkręcić imprezę Unplugged, ale wtedy prąd nam pozwolił kontynuować koncert. No i wszystko działo się dalej. Był to naprawdę bardzo ciekawy wieczór. Trzeci dzień zdominowała muzyka disco polo oraz piłka nożna. Na scenie zaprezentowała się Miedzianka, która przypomniała najlepsze chwile w minionym sezonie. Następnie Legniczanie wspólnie oglądali mecz Polska-Kolumbia z Mistrzostw Świata w Rosji. Setki Legniczan pełnych nadziei i optymizmu kibicowało biało-czerwonym. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna od oczekiwań. Nasi piłkarze ponieśli klęskę, przegrywając mecz 3-0. Obchody Dni Legnicy zwieńczył występ zespołu After Party. Na naszej stronie pojawiły się liczne komentarze i sugestie na temat święta naszego miasta. Wielu Legniczan sugeruje inny dobór artystów oraz zmianę miejsca organizacji Dni Legnicy, wskazując m.in. park czy miejski rynek. Być może na przyszłość warto wysłuchać głosu Legniczan. Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały w sprawie darmowych biletów autobusowych dla uczniów legnickich szkół. Za propozycją Jarosława Rabczenki zagłosowało tylko 5 radnych. Uchwałę poparło 4 radnych Platformy Obywatelskiej oraz 1 z Porozumienia dla Legnicy. Przeciwko darmowej komunikacji byli radni niezrzeszeni oraz radni prezydenccy. Szkoda, ponieważ to jest chyba jedna z najbardziej prospołecznych uchwał, jaką w tej kadencji Rady Miejskiej została złożona i była procedowana. Ja przypomnę, że w myśl założeń tej uchwały wszystkie dzieci, cała legnicka młodzież, które uczą się w legnickich szkołach, mogłyby bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. I uważam, że akurat szkoda, że ta uchwała nie została przegłosowana. Przypomnijmy, że projekt zakładał darmowe przejazdy autobusami dla uczniów do 21 roku życia. Ulga miała obowiązywać od 1 września i mogliby z niej korzystać nie tylko Legniczanie. Tymczasem wstrzymujący się od głosu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości uważają, że darmowa komunikacja mogłaby mieć zły wpływ na młodych.
młodych ludzi. Czy nie będzie to zbyt demobilizujące dla młodzieży, skoro będą całkowicie zwolnieni z kupowania, kasowania biletów? Może lepiej pójść w takim kierunku, aby te bilety maksymalnie obniżyć ich cenę, na przykład do 50 groszy za bilet ulgowy, ale żeby ten obowiązek jednak kasowania biletów był przez młodzież i dzieci wyrabiany, ponieważ no, jeżeli tak będziemy wychowywać młode pokolenie, że wszystko się należy, to w pewnym momencie, jak skończy się okres szkolny, zacznie się pełnoletność, to zaczną się problemy. Przed głosowaniem nie było dyskusji, bo jak mówią radni, odbyła się ona podczas obrad komisji. Przeciwnikom projektu brakowało źródeł jego finansowania. Kilka lat wcześniej wprowadzaliśmy ulgi dla całej młodzieży, czyli też uczącej się, studiującej, tak? Wyrównywaliśmy naszą młodzież do studentów, którzy mieli ustawowo większą zniżkę, więc uważam po pierwsze, że jeżeli mamy wprowadzać zniżkę, to kompleksową. Prezydent Jadwiga Zienkiewicz zarzuca radnemu wręcz kiełbasę wyborczą. Radni uznali, że to jest element prowadzonej, chociaż nie powinna być, ale jest prowadzona kampania wyborcza i to jest element tej kampanii, że radny po prostu chce kupić głosy wyborców. Tymczasem sam autor deklaruje, że pomysł można będzie jeszcze zrealizować. Jeżeli uda mi się wygrać wybory prezydenckie, będzie to jedna z pierwszych uchwał, które złożymy jeszcze raz nowej Radzie Miejskiej, aby pochyliła się nad projektem właśnie bezpłatnej komunikacji dla młodzieży i uczniów lednickich szkół. Przepychanki radnych odbiły się tylko na legniczanach, którzy zdecydują w czasie jesiennych wyborów, czy uczniowie powinni jeździć darmową komunikacją miejską. Tą informacją kończymy dzisiejsze wiadomości. Ja żegnam się z Państwem. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Po niej co prawda nie mamy dziś żadnych programów cyklicznych, ale zapraszam Państwa na przykład na przejażdżkę drogą ekspresową S3, właśnie dziś otwartą. Taki sama mam zamiar. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia.